Natomiast grzeczności witam was w kolejnej recenzji na kanale. Dzisiaj zrecenzujemy sobie 200 rubelską o smaku mango. Ma ona 28% alkoholu. To jest w sumie tak jak soplica jakaś. Woltaż taki sam. Zobaczymy, czy mango jest naprawdę dobre, czy będzie mi smakować. A mango lubię właśnie. Uwielbiam mango, uwielbiam ten owoc. Generalnie nie ma tragedii. Chociaż bardziej smakuje, bardziej czuć tutaj alkohol niż w soplicy. Jakaś dziwna ta 200. Moim zdaniem powinna dostać niską notę i chyba dostanie, bo jebana mi nie bardzo smakuje. Bardziej smakuje taką kurwa czystą wódką, taką jakbyście sobie dolali jakiegoś soczku na posmak. Oceniam to na 4 na 10. Nie za bardzo mi smakuje. Nie polecam akurat tego smaku lubelskiej. Spodziewałem się czegoś lepszego po właśnie takiej lubelskiej. Ale przynajmniej mnie fajnie rozgrzało teraz w środku. To jest jedyny plus tej wódki, ale nie polecam akurat tego. Bardzo... No mango generalnie jakoś słabo wyczuwalne jest w tej wódce. Nie polecam. To jest 4 na 10 nota. Wielkie dzięki za oglądanie filmu. Subskrybujcie kanał, wraz z dzwoneczkiem, lajkujcie film, udostępnijcie film. Zapraszam was na poprzednie filmy, na następne. Do następnego. Na razie, cześć. Hej, to jest Grzesz. Widzimy się w kolejnych recenzjach. Subskrybujcie kanał, wraz z dzwoneczkiem, lajkujcie filmy. Cześć.